Zostań strażakiem. Namaniacz. O, i taka sytuacja. Tam, że jakiś wyjazd będzie, a to tylko... A tu nie wiem co. Kogo witam, kogo goszczę. Słuchajcie, co robię? Co robię? O, panowie policjanci, witam. Oglądamy na żywo. Wspólnie 61 osób. Zobaczcie, nawet tutaj OSP KSRG Dębowa Kłoda. Pozdrawiam serdecznie chłopaków. Oglądamy. I słuchajcie, cwacyk jest taki, że w tym filmie jest konkurs. Upadłem na taki pomysł razem z moim kolegą Szymonem, pozdrawiam. Że umieszczamy dźwięk, sygnał SWD w filmie o losowej godzinie. Akurat teraz powiem, że to jest 44 minuty, 44 sekundy. Film się zaczął o 18, więc zaraz będzie pikać mniej więcej. Zegarek też może inaczej chodzić, ale ja wiem w którym momencie. I słuchajcie, na czym polega konkurs? Osoba, która... Pierwsza usłyszy dzwonek i będzie miała taki refleks, robi coś takiego. Po zakończeniu premiery robi komentarz, w komentarzu wpisuje czas, w którym się pojawił brzęczek. O, tu sobie alarm dostawiłem. A brzęczek się pojawi 44:44, czyli wpisujemy SWD 44:44. Później osoba, która to zrobi, robi screena. I ma wejść na Instagrama i już se przemienię, ma oznaczyć mnie na Instagramie i wtedy zobaczymy. Albo tu, jeśli to mam już go w konwersacji, albo tutaj, innych, zobaczymy czasowo, tak jak na przykład tutaj, o jest, o. Tu będziemy mieli czas, komisyjnie sprawdzimy, pierwsza 30 i zobaczymy, kto pierwszy się oznaczy. Ja teraz wracam do filmu. I jakieś dwie minutki będzie rozwiązanie konkursu. Co tu jeszcze za ciekawe pytanka? A, kupiłem tu płotka. Patrz. I w ogóle jaki spontan wyszedł. Z Martą Majewską robiłem trening. 45, 6, 7, 8, 51, 2. Dobrze. Łazimy, oddychamy. Mimo że wszystkie serie były tak samo, to każdą udało się jej zrobić. Raczej każdą się udało jej zrobić w takim samym czasie. Ponagrywałem, bo fajnie dzisiaj skipy robiliśmy, techniki biegowe i później sobie tutaj podjechałem, żeby porobić Instagramy, poodpowiadać, powstawiać relacje. A przy okazji jak będzie jakiś wyjazd, to może coś kurczę wstawimy, wiecie co kaman. Dwa w jednym, wash and go, kilka pieczeni na jednym ogniu. Pozdrawiam chłopaków z Trójeczki. Adrianku z Trójeczki, pozdrawiam ciebie i twoją żonkę, bo ci obiecałem. Pozdrawiam cię, Adrianku, i twoją żonę też. A Adrian z Trójeczki, pozdrawiam. Dobra, i czekamy na 44:44. Taki cwancyk. I od razu zobaczymy, kto wygra. Ciekawe, jak to wyjdzie, aż sam się interesuje. No, 18:43. Ciekawe rzeczy. I kogo tutaj mamy? Kto się tutaj do nas odezwał? To jeszcze przeczytam. Fabian 998, Stargard 998, Roger Grobelny, Tymek, Fabian 98, Rach Podłoga 2, pozdrawiam, to chyba kolega z Olsztyna, tak coś pamiętam. Wypcak, Aleksandra Paśko, pozdrawiam cię, Olka, ty też jesteś szalona, kurczę, naprawdę. Kubasty, Michał Wierzchucki, Hurbert Hamela, pozdrawiamy. Łukasz Rychwalski, pozdrawiamy. Fizyk jeszcze nie było, Karola Kozłowskiego chyba też nie było. Fizyka, pozdrawiamy. Kasandr, pozdrawiamy. Mariusz Banasiak i Klęba 1488, czyli przedstawiciel OSP KSRG Dębowa Kłoda. Was też pozdrawiamy. O, czekajcie. O czym gadam? A, gadam o tym, jak się siku, jest wyjazd w nocy i jak to wtedy wygląda taka sytuacja, bo się często ty pytacie, często właśnie was w ogóle jakieś sytuacje fizjologiczne interesują? Ale chyba już wyczerpaliśmy te tematy, bo w dwóch Q&A'ach było odnośnie tego. Dobra, co tutaj? Wiadomo, kogo chodzi, na pewno to będziesz oglądał. Ciebie pozdrawiam. Słuchajcie, bo teraz będzie... Tu mamy 45, bo trochę inaczej zegarek chodzi. Ale to już... Strzelę sobie teraz ksywkę. Tu nie widać? Ale później będą musieli wejść, jeszcze poszukać, zobaczyć, w której to. Nie, bo Karli tu jest. Nie widać tutaj, która... Dobra, tu będzie. I to był
najbardziej, raczej to był jedyny spektakularny i w taki sposób udało się tą akcję ogarnąć. I to tak mi się nasunęło wczoraj przy rozmowie przy dwóch pisuarach tutaj z nowym kolegą ze zmiany. Trochę się poprechtaliśmy, bo jeszcze było, żeby było śmieszniej, to on miał taką... No dalej, lecimy. Generalnie optymistycznym, humorystycznym, fizjologicznym i uwaga, akcentem zaraz będzie. Kończę dzisiejszego Q&A. Dawajcie pytanka, jakie chcecie, żebym jeszcze wam... A tam 60 osób, rozumiesz, przed telefonami czeka tylko. Taką jednostkę. Po trójkę, mordo. Było, 44-44, wszyscy teraz podjarani, już ruszyli. I ciekawe jak teraz. Jeszcze chyba nie mogą wejść, bo się nie zrobiło, więc nie zobaczą kiedy. Przez minutę. Patrzcie teraz, co tam się dzieje. Jak się grzeją komórki. Dzisiaj będziemy scrollować, zobaczymy komentarze, jak będą. To jest piąteczka. My jesteśmy przy trójeczce. Ale teraz by był jeszcze w ogóle wisienka na torcie, jakby teraz wyjazd był, nie? Ale rozwiązanie konkursu będzie, co? Już końcowa jest. I tutaj... Jedyna w swoim rodzaju niepowtarzalna Weronika Madej. Jedna rączka podciągania, moja podopieczna SGSP, kompania pierwsza. Dobra, skończył się film i teraz zobaczymy, jak tam z premierką. Zobaczmy. I teraz jak to tam przeskoczy, zobaczymy. No wchodzę, pyk, już nie jest jako premiera. No jeszcze nie ma, jeszcze nie ma. Ma być zrobione SWD 44.44. No, kto spełni wymagania konkursu? Tu ktoś pisał, no, czy strażacy na każdej zmianie mają określony samochód, na który mają wjeżdżać? Dobra, później te tematy, teraz czekamy, aż ktoś się zgłosi. Zobaczymy tutaj, czy ktoś oznaczył. Tu na maniaczku jeszcze nikt nie oznaczył. O, jest. Tak, kurde, ale się sam się jaram. A czy Natalka, no jeszcze ja w ferworze walki, bo też się podjarałem. Nie, co ja gadam, nie wygrała. Nie, o, jest, pierwszy chyba będzie, bo ona tutaj, czy Mikołaj? Mikołaj, zaczekaj. Mikołaj był pierwszy. Ale no pierwszy wyleciał. Pierwszy wyleciał. Pierwszy wyleciał. Druga wyleciała Ola. Ola ma? Ola nie 4707? Nie 4707. To było 4444. Czekamy na następną osobę. Mikołaj Wierzchucki, młody ratol, wygrał bluzeczkę, wygrał jamnika, zarąbiście aż tu, kurczę, nagram teraz to, robimy totalną incepcję. Kurczę, młody ratolu, mój drogi, serdeczny, kochany kumplu z goście Radza, wygrałeś właśnie koszulkę, bluzę, jamnik niebieską, Jezu, nagrywamy to. Naprawdę są emocje, sam się podierałem, skontaktujemy się na Messengerze. Yo! Kto następny? Czekaj. O, Dominika. Dominika ma? Dominika Kurek, tak. Dobrze. I? Nie oznaczyłaś mnie. Kto następny mnie oznaczy? Jeszcze trzecia osoba. Nie mogę. Jak nie mogę udostępnić, umowa była taka, Karola, że muszę udostępnić. No i co? Jeszcze trzecia osoba. Pierwszy był, zobaczcie, Mikołaj Wierzchucki. Druga osoba to Dominika Kurek, czapeczka i Tymek. Tymek będzie, zaczekajcie. Dobra, jest, mamy. Okej. Dobra, jeszcze raz to nagram. Dobra, mamy zwycięzców. Nagrodę numer 1, tą oto bluzę, wygrywa Mikołaj Wierzchucki. Nagrodę numer 2, Dominika Kurek, czyli czapeczkę podwójną. I nagrodę numer 3, Tymek. Okej. Okay. Wszystkich was proszę, żebyście zgłosili się do mnie na Instagrama. Tam do was odpiszę, a ten filmik no, będę musiał zmontować i wrzucę go jako rozwiązanie konkursu. I teraz tak, dawaj jeszcze raz. Okej. Okay.
Słuchajcie, tutaj incepcja, było nagrywane, konkurs rozstrzygnięty, teraz rzucam 100 razy, a w domu jak będę, to wrzucę rozwiązanie konkursu oficjalne na YouTube'a i wtedy poznamy, ogłosimy oficjalnych zwycięzców. Yo, ale się podjarałem tą akcją. Dzięki ci, Szymon, za ten pomysł. A teraz zobacz, spontan podszedł taki, że no, i trójeczka, ale wyjazdu nie było. Yo.